Cześć! Dziś pokażę Wam, jak wykonać taki makijaż, jaki widzicie na tym oku. W kolorach właśnie niebieskich, trochę zieleni i trochę żółci. Więc takie kolory mniej więcej wiosenne. Więc jeżeli jesteście ciekawe, jak wykonać taki makijaż, to zapraszam do oglądania dalej. Na powiekę jako bazę nałożę korektor z Collection Lasting Perfection. Dzięki temu korektorowi po prostu będę miała lepszą pigmentację cieni. Będą lepiej się przyklejać do powieki. I od razu obszar powyżej załamania powieki zmatuję takim beżowym cieniem z Zoewy. Oczywiście możecie wybrać obojętnie jaki beżowy cień, żeby po prostu tutaj zmatowić obszar powyżej załamania powieki, dzięki czemu cienie będą się lepiej rozcierać. Ale nie nakładam tego beżowego cienia na ruchomą powiekę, bo chcę, żeby właśnie cienie miały do czego się przykleić, dzięki temu, że korektor jest właśnie taki kremowy. I w zewnętrznym kącik oka użyję czarnej kredki, jest to kredka z Pierenne Super Contour Liner, ona jest kredką wodoodporną, ja jej często używam na linię wodną oka, ale dziś użyję tej w zewnętrznym kąciku oka, żeby przyciemnić ten obszar, ale nie używając czarnego cienia, bo przeważnie tak robiłam. Zaznaczam również linię rzęs i w zewnętrznym kąciku trochę więcej tego cienia nakładam. Teraz będę szybko to rozcierać, dopóki mi jeszcze nie zaschnie, żeby stworzyć takie ładne rozmycie. W ogóle nagrywam teraz, jeżeli kogokolwiek to interesuje, teraz nagrywam w stałym fokusie, czyli w stałej ostrości właściwie. Jestem ciekawa, jak mi to w ogóle wyjdzie. Mam nadzieję, że nie wyjdę zaraz z ostrości. Tutaj co chwilę spoglądam sobie na komputer, na monitorze, czy jest wszystko dobrze. Jeszcze delikatnie rozetrę tutaj powyżej załamania powieki ten cień, kredkę właściwie. I teraz przejdę do koloru, czyli do niebieskiego odcienia. I użyję tutaj takiego niebieskiego cienia, tego najciemniejszego z paletki numer 105R Zinglota oczywiście. I będę go nakładać w zewnętrzny kąciuk oka na tą czarną kredkę. Teraz dalej na środek powieki nałożę ten cień, właściwie to ten środkowy pomieszam z tym jasnym i to jest cień w numerze 104R, również z Inglota. Tutaj jeszcze raz zacieram tym ciemnym granatem, delikatnie biorę na pędzel, zacieram granice między nimi, żeby to się wszystko ładnie ze sobą przechodziło. Między sobą się przechodziło właśnie. Ponownie tutaj wszystko rozcieram, granice, żeby nie było jakichś plam. Teraz używam takiego żółto-zielonego, limonkowego, takiego niezbyt intensywnego cienia. Jest to numer 364, również z Inglota. I nakładam go tutaj wewnętrzny kącik oka. Teraz biorę odrobinę żelu z Kryola, to jest żel do brokatu. Nakładam sobie tutaj na dłoń. Biorę pędzel, tutaj sobie mieszam. Właśnie tutaj mam tę kropelkę delikatnie tego żelu i będę nakładać pigment. Jest to pigment z Allegro, co kiedyś Wam opowiadam o tym pigmencie. O tych pigmentach takich mega tanich, a naprawdę super jakościowo.
jakościowo super, dobrej jakości, może tak. I to jest numerek 15. O tych pigmentach Wam podlinkuję post na blogu. Tam będziecie mogły zobaczyć, o co chodzi, jeżeli nie widziałyście tego na moim kanale. I nakładam tutaj na ten cień w wnętrznym kąciku. Chyba za mało tego, że wzięłam. Coś widzę, że mi się osypuje. Teraz na dolną powiekę ponownie nakładam ten ciemny granat w zewnętrznym kąciku oka. Ostatnio podoba mi się takie powielanie tego, co dzieje się na górnej powiece, powielanie tego również na dolnej. I teraz na środek dolnej powieki nałożę ten średni odcień z paletki w numerze 104. I dodam trochę jeszcze tego żółtego, żeby ładnie zatrzeć granicę. Na linię wodną oka nałożę tę samą kredkę czarną, którą używam tutaj w zewnętrznym kąciku oka. To jest kredka z Pierenne. Teraz delikatnie jeszcze rozetrę kredkę, żeby jechać minimalnie na linię rzęs. Tak wpracować między rzęsy, ale to tak delikatnie tylko. Na dolną powiekę nałożę jeszcze taki bardzo ładny cień z Kobo. Jest on w numerze 213 Green Pistachio. Jest bardzo ładny. Nałożę go właśnie na środek powieki dolnej, na ten zielony cień. Wzdłuż linii rzęs nałożę taką cieniutką kreskę eyelinerem z Maybelline, tym żelowym. A taką minimalną, taką naprawdę cieniutką, żeby po prostu tylko wyznaczyć linię dla sztucznych rzęs. Nawet nie wychodzę tą kreską taki, jak się nazywa? Jaskółkę. Tylko kończę tam, gdzie mi się kończy powieka. Minimalnie robię taką minimalną jaskółeczkę, powiedzmy, na oku, której nie będzie widać. Tylko tutaj zewnętrzny kącik mocniej pogrubiam. W ogóle chciałam sobie kupić ten eyeliner świeży, bo ten już trochę się wysechł po prostu. Chciałam kupić nowy, ale oczywiście nigdzie nie było. Były oczywiście te fioletowe wersje tego eyelinera, ale czarnego już nie było. W tej wewnętrznym kąciku dochodzę do samego końca powieki. Pozostało mi wytuszowanie rzęs i użyję dzisiaj tuszu z Maybelline The Lash Sensational, chyba dobrze to przeczytałam, już nie wiem. Ale to jest ten nowy tusz właśnie z Maybelline. Kupiłam go właśnie na promocji rossmanowej. Fajna ma szczoteczkę. Ale dobra, nakładam na rzęsy i później nakleję rzęsy sztuczne, ale zaraz Wam jeszcze pokażę. Jeszcze zewnętrzny kącik oka podkreślę taką brzoskwinią, jest to numerek 314, jest to również cień z Inglota. Robię taką delikatną chmurkę powoli załamania powieki. Wspominając o rzęsach, pokażę Wam rzęsy chińskie, dzisiaj je właśnie użyję. Pokazywałam Wam ostatnio na Instagramie i na blogu robiłam post na ich temat, więc Wam tutaj podlinkuję na dole oczywiście ten post. To są świetne, naprawdę genialne rzęsy, ponieważ są zrobione na sznurku, nie na jakiejś żyłce. Genialne, świetnie dopasowują się do oka, są leciutkie, no po prostu mega. Bardzo, bardzo jestem z nich zadowolona. Do przyklejenia ich użyję Lash Grip z Ardell. Wiem, że będą przeciwniczki na pewno tego, że nakładam rzęsy sztuczne. Natomiast myślę, że od czasu do czasu można to zrobić, tym bardziej przy jakichś takich intensywniejszych makijażach. Oczywiście nie musicie tego robić, jeżeli nie chcecie,
ale bardzo ładnie oko wtedy wygląda. W ogóle te rzęsy, które mam też sztuczne, to akurat ta długość, to jest w ogóle, to jest model HS1. Są mniej więcej takiej długości jak moje rzęsy naturalne, ale bardzo ładnie zagęszczają rzęsy. Więc nie są jakoś takie, wiecie, mocno intensywne i takie mega sztuczne. Już wcześniej sobie długość zrobiłam. Obcięłam, żeby już tutaj nie zajmować sobie czasu tym. Ale ogólnie są mega długie. Tak jak przychodzą w paczce. Fajnie! Okazało się, że wcale nie nagrywałam filmiku, a już zrobiłam całe kontrowanie twarzy. Więc opowiem Wam od razu, co nałożyłam. W ogóle super. Do konturowania użyłam bronzera z W7 Honolulu. Już dawno go nie używam i byłam ciekawa, jak on wygląda i zobaczcie, że naprawdę bardzo ładnie wygląda. Nie jest to jakiś mega chłodny odcień, taki jak na przykład w Kobo, ale bardzo, bardzo ładnie wygląda na twarzy, moim zdaniem. Naprawdę jest super, bardzo łatwo się rozprowadza, więc jeżeli jeszcze go nie miałyście, on kosztuje około 13 zł, chyba szybko mówię. To serdecznie Wam polecam, ale mówię w sumie szybko, bo słyszę, że Wam burza idzie, więc się dosyć chcę szybko z tym zebrać. Jako róż użyłam tutaj z paletki z Makeup Revolution Hot Spice i użyłam takiego dosyć chłodnego odcienia z tej paletki. Jako rozświetlacz użyłam pudru wyrównujący kolory cery z Avonu. Bardzo fajne kulki, taki dają efekt rozświetlonej skóry. Nałożyłam tej delikatnie na róż i na powyżej, na szczyty kości policzkowych, o tak. Na usta nałożyłam również szminkę, jest to szminka z Miss Sporty w numerze 022 Nude i to jest taki właśnie nudziak, ładny, neutralny odcień. I na tą szminkę nałożyłam jeszcze błyszczyk z Avonu w odcieniu z serii Lux, w odcieniu Romantic Rose. Więc tak wygląda skończony makijaż, mam nadzieję, że taka propozycja Wam się spodoba, taka trochę intensywniejsza. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o takich makijażach, czy chcecie więcej takich kolorowych makijaży i co, i do zobaczenia następnym razem. Cześć!